Dzień dobry, witajcie. Szumo z tej strony. Znowu będę nadawał. Posłuchajcie, pierwsza część była na temat wyjęcia wtrysków Ford 2.2 TDCi. Natomiast ta część druga będzie związana z montażem wtrysków. Powiem może od razu na wstępie parę istotnych kwestii. Jakie narzędzia nam przede wszystkim, co będzie nam potrzebne do montażu. I oczywiście fizycznie pokażę, będziemy montować wtryski. Będzie bardzo parę ważnych kwestii, które niestety, jak ktoś by chciał robić, to musi wziąć to pod uwagę. Posłuchajcie, na pewno będzie potrzebny nam taki wycior do czyszczenia gniazd. Tutaj pokażę może. Mam taki specjalny zestaw. Mam taki specjalny zestaw różnych szczotek, nylonowe, mosiężne i stalowe. Z tego też zestawu wyjąłem sobie właśnie ten wycior. Nie będę pokazywał już może samego czyszczenia, chociaż jeden cylinder wam pokażę. Dlatego, że już mam gniazda poczyszczone, więc nie chcę już, że tak powiem, bałaganu sobie robić za mocno. No ale co by było, gdybym nie pokazał, muszę to pokazać. Słuchajcie, uszczelniacze, to co mówiłem, nowe uszczelniacze pod wtryski, pod śrubę, 4 sztuki pod wtryski, 2 pod śruby. Śruby nowe. Słuchajcie, dlaczego śruby nowe, od razu mówię, dlatego, że przy dokręcaniu stopek, ona trzyma 2 wtryski, jak widzieliście w pierwszej części, jak demontowałem. Śruby, które są już dokręcone, są rozciągnięte. Więc, żeby prawidłowo dokręcić z momentem i żeby nam to wszystko grało, prawda, muszą być dane nowe śruby. Dobra, żebym tam nie pindolił za mocno. Słuchajcie, co jeszcze? Aha, podkładki. Na pewno nowe podkładki pod wtryski. Można, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz też pokażę, tak już ku woli ciekawości. Można też zastosować taki zestaw frezów. To jest taki specjalny zestaw do czyszczenia gniazd. Frezów zazwyczaj ja przynajmniej używam, kiedy już są gniazda mocno znagarowane, czyli mają sporo nagaru. I nie bardzo szczotka tutaj zda egzamin, prawda, żeby to wyczyścić jakoś. W tym przypadku się używa frezów. Bo tam były też pytania w pierwszej części odnośnie tych frezów, kiedy się frezuje. Słuchajcie, na pewno kiedy podkładkę nam wypali, prawda, w gnieździe, powiedzmy mamy już jakieś przedmuchy, no to warto tym frezem sobie trochę tamte gniazdo wyrównać i dać nową podkładkę. Co jeszcze ważnego? No na pewno. Na pewno klucz dynamometryczny, tak? Klucz dynamometryczny 1,4 cala. I też ważna rzecz techniczna. Słuchajcie, stopkę wtryskiwacza, tą śrubę, którą wam przed chwilą pokazywałem, dokręcamy z siłą 6 Nm plus 360 stopni. Także później będę wszystko pokazywał, znaczy będę robił i będę się nawijał, nie? Jak zwykle. Z takich ważniejszych rzeczy chyba to by było wszystko. Wtryski mam tutaj. Aha, ważna jeszcze rzecz. Wtryski. Pokażę pierwszy wtrysk tutaj dla przykładu. Pierwszy wtrysk. Słuchajcie, warto jest sobie spisać kody. Tutaj są. Może uda mi się nawet pokazać. To by było fajnie, żebyście wiedzieli, gdzie są te kody. Są to wtryski Wacze Continental. Dawniej czytaj Siemens, piezoelektryczne. Nie wiem, czy tam będzie widać. On ma oznaczenie, może dojrzycie, A5. A, tutaj mam, to ja wam pokażę do kamery. Może ona mi to wyostrzy. Macie tam oznaczenie 6 cyfr. A5 FH. GH. To jest nasz kod IMA.
co to jest ten Kotima. To jest rozmowa naszego wtryskiwacza ze sterownikiem. Nic innego, zapisana elektronicznie tutaj we wtrysku. Kompensacja wydatków wtryskiwacza, czyli optymalne ustawienie tego wtryskiwacza. Niektórzy tam też zadawali pytania, czy wtryskiwacz trzeba kodować. No słuchajcie, są kody i po coś te kody są nadane, więc ogólnie, jeżeli mam być szczery, no to tak, powinno się kodować. Oczywiście one mogą w parametrach jakichś tam domyślnych chodzić, natomiast one pewnie właściwie nie będą chodziły. Na tym wtrysku też nie mamy. Też nie mamy tego. Zobaczymy. Włożymy tą podkładkę. Słuchajcie, i ta podkładka już teraz sobie siedzi, ona po to ma te właśnie wypusty. Zetkamy to sobie, o. No i tak będziemy, słuchajcie, składali stopki. Stopki będą z powrotem tamte, to niczym tutaj nie przeszkadza. Dobra, to tyle, co miałem powiedzieć. W teorii chyba wszystko powiedziałem. Ważną rzecz jeszcze wam powiem w trakcie montażu tych wtrysków. Pokażę wam teraz, jak wmontować te uszczelniacze. No i będziemy składali. Będę sobie tutaj wam opowiadał i bardzo istotną rzecz wam też powiem, ale to już później. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy w takim razie na silniku. Muszę swój wskaźnik wziąć, żeby wam powiedzieć. Zobaczcie, tu mamy włożony już nowe uszczelniacze. One są metalowe. W metalowej obudowie, bo magnes mi się przyczepia. Te dwa uszczelniacze włożyłem dla sprawdzenia po prostu, czy to są do tego modelu i tak dalej. Jak widzieliście te stare, które wyrywałem, zobaczcie. To jest w ogóle jakaś kurde porażka. Znaczy może taką żywotność mają, nie wiem, samochód ma 200 chyba 80 tysięcy. Dobrze, wkładamy uszczelniacze. Bo tu szkoda naszego czasu. Tutaj mamy te nowe uszczelniacze. Sobie odsłonimy. Zobaczcie. Ten uszczelniacz jest już włożony. Więc jak sami widzicie, palcami go normalnie wcisnąłem, a śrubokrętem nie mogłem wyjąć, prawda? Po prostu one się pogięły, pokrzywiły. Więc zobaczcie, jak swoją strukturę materiałową zmieniły. No jest to spowodowane, wiadomo, olejem, paliwem i tak dalej, prawda? No i samą starością, zużyciem. Dobra, wyciorek. Słuchajcie, wyciorki są takie fajne, bo one są wkładane, one są z końcówką wymienną. Przedłużka też jest wymienna. O. I teraz sobie poczyścimy, dla przykładu, to gniazdo. Wkładamy sobie ten wycior tam i sobie czyścimy. Trochę jakiegoś takiego szlamu, takiego mułu. No i teraz słuchajcie, jak wszystkie gniazda już poczyścimy w ten sposób, dlatego już tutaj nie robię, bo tu już mam uszczelniacze włożone. Oczywiście dobrze jest to zrobić teraz, kiedy nie ma uszczelniaczy, prawda? Żebyśmy sobie uszczelniacze nie uszkodzili. Więc jak wyrwiemy stare uszczelniacze, możemy się pobawić wtedy frezem czy wyciorem. Bierzemy sobie powietrze. Wydmuchujemy sobie, słuchajcie, odłączę to, żeby nie wsiuczało. O. Wydmuchujemy sobie gniazda. Jeszcze sobie tam przyświecę przez lustro, zobaczę. No, gniazda są w miarę czyste. Można do tego tematu, słuchajcie, też zastosować ewentualnie kamerę inspekcyjną. Tam też gdzieś jakiś test robiłem w DPF-ie chyba.
oglądaliśmy sobie kamerę inspekcyjną DPF-a w środku. Dobra, słuchajcie, mamy temat załatwiony. Wkładamy kolejny uszczelniacz. O. Przyjechało następne auto, dokładnie takie same. Słuchajcie, jest tak zalany po prostu, że aż ta guma jest zalana olejem i nawet ten filtr, który jest tu wkładany, słuchajcie, to jak tam musi ten olej sadzić. Auto ma 300 tysięcy. Dobra. Zobaczcie, uszczelniacze. Też jest sprężynka. Na tym małym nie sprawdzałem, wam nie pokazywałem, ale może wezmę śrubokręt, wam pokażę. Dobra, tego wkładam w gniazdo, żeby już tu było włożone. Dobra. Widzicie, jak pięknie wszystko weszło. Wkładamy wtryski, podkładki i wtryski. I najpierw sobie włożymy w ogóle wszystkie. Więc tak, wkładamy sobie pierwszy wtrysk. Podkładka siedzi. OK. Nie ściągamy korka zasilającego, tylko po prostu wkładamy sobie wtrysk. Słuchajcie, wtrysk siedzi w gnieździe. Jeden. Teraz tak, wtryski mamy, słuchajcie, włożone. Pewnie nie jedna osoba z was zapyta, bo nie posmarowałem i tak dalej. Te wtryski pływają w oleju. Więc samo smarowanie smarem ceramicznym tutaj niewiele by nam chyba pomogło. Dobra, więc bez sensu zupełnie, ja nie smaruję, chyba że idą na sucho, tak jak w Ducato na przykład, czy w innych autach, gdzie pracują na sucho, no to wtedy nie żałować smaru ceramicznego, czy jakiegoś tam innego odpornego na temperaturę, żeby w przyszłości nie mieć problemu z wyjęciem. Dobra, wkładamy sobie teraz stopkę, musimy jeden wtrysk unieść do góry. Tą stopkę sobie tam wkładamy. Dobra, słuchajcie. Wtryski mamy zamontowane i stopki. Teraz dajemy śruby. Słuchajcie, nie wciskajcie śrub. Nie wciskajcie śrub. Słuchajcie, proponuję wkręcić. Dlatego, że tam są właśnie gumy, są sprężynki. Widzieliście w tym uszczelniaczu, więc trochę szkoda by było od razu gwintem zniszczyć sobie uszczelniacz. Trochę się to czasu zejdzie, żeby go wkręcić normalnym gwintem, ale ja przynajmniej tak robię, że wkręcam te śruby, nie wciskam. Klucz dynamometryczny 6 Nm. Przytyknął. Przytyknął. No i teraz słuchajcie, najistotniejsza sprawa. Dokręcenie tych śrub. Instrukcja mówi 6 Nm plus 360. Jak wiecie, no ja przynajmniej kątomierza nie używam. Ustawiacie sobie klucz prosto, mniej więcej. I jak sami wiecie, 360 stopni jest to pełny obrót, tak? Czyli od tego momentu kręcicie 360 stopni dookoła.
jest 360. Następna śruba. Ustawiamy sobie klucz na prosto. O. Mamy na prosto. Jedziemy 360 stopni. Mamy prawidłowo dokręcone stopki wtryskiwaczy. Tylko podkładki muszą być nowe i śruby muszą być nowe. I wtedy nic sobie nie uszkodzimy. Dobra, słuchajcie, odkręcamy sobie teraz korki. Dokręcamy przewody wysokiego ciśnienia. Dobra. Teraz dokręcamy przewody na szynie. Dobra, następna kolejna sprawa to jest zapięcie przewodów powrotnych z wtryskiwaczy. Musimy sobie to przełożyć. Musimy sobie to przełożyć, takie wiatrzysko. I wciskamy. No i teraz słuchajcie, zostało nam zapięcie tych przewodów spinkami. Spróbujemy je włożyć rękoma. Jeżeli nam się nie uda, to weźmiemy sobie szczypce. Jeden się zapiął. Drugi też się zapiął. Teraz kolejna rzecz, którą należy zrobić, to na pewno nie zapinać wtyczek. Bardzo ważna sprawa. Jeżeli nie chcemy mieć kosztów. W każdej jednej sytuacji, kiedy wymienia się wtryski i dają nam z regeneracji, czy kupujemy nowe, wkładamy nowe wtryski, nowe podkładki, tak jak tu widzieliście, wszystko jest zmontowane, natomiast nie zapinamy wtyczek. Bierzemy kluczyk, idziemy uruchomić auto, żeby sobie pokręciło i żeby najpierw napełniło nam paliwo, żeby nam napełniło układ cały, prawda? Wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy. Kręcimy. Dobrze. Pokręciliśmy chwilkę. Zrobimy sobie inspekcję układu paliwowego. Wycieków nigdzie nie ma. I teraz możemy sobie, słuchajcie, podpiąć wtyczki. Na wtryski. I spróbujemy go już odpalić normalnie. Dobra, słuchajcie, auto ożyło. Dobra, słuchajcie, tak właśnie pracuje silnik. Jak możecie zauważyć, ten właśnie, który żeśmy włożyli właśnie wtryski. On w tej chwili te wtryski ma zakodowane. Nie nagrywałem samej procedury kodowania. Może to zrobimy przy okazji testów diagnoskopów. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby usprawnić to auto i nic wielkiego tu się nie działo. Chwilę pochodził, pokulał sobie i zaczął normalnie pracować.
oczywiście zaczął kuleć wcześniej przed kodowaniem, teraz jest zakodowany, ma przepływom, jest z filtrem włożony, więc on w tej chwili się wyrównuje. Muszą wpryski chwilkę jeszcze sobie popracować. Nie można od razu w pałę dać, po prostu tak, żeby to wszystko nam się tam poukładało i tak dalej. Tak to wygląda tutaj. No dobra, to tyle co miałem do powiedzenia i pokazania, jeżeli chodzi o montaż wprysku tego wszystkiego. Nie zawracam już Wam gitary. Słuchajcie, do zobaczyska w kolejnych filmach. Zaczniemy robić diagnostykę właśnie komputerową. I tam będziemy sobie w pierwszej kolejności diagnozowali Fiata. Czyli program, interfejs, multi ECU scan. Zrobimy sobie Fiata Ducato i Fiata Bravo. Trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło, Szumo na dawie.